Płock, książęce miasto nad Wisłą, na swojej mapie posiada piękne z bogatą historią miejsca. Jednym z nich jest Muzeum Mazowieckie, które w przyszłym roku będzie obchodziło swoje 200-lecie. Jednym z jego oddziałów jest Spichlerz, obiekt położony na Wzgórzu Tumskim. I właśnie w tym miejscu rozpoczynamy przygodę z programem Mazowsze Centrum Kultury. Magdalena Cieślińska, zapraszam Państwa serdecznie. Właśnie w tym budynku znajdziecie Państwo magazyn zbiorów etnograficznych oraz przestrzeń przeznaczoną do wystaw czasowych. Znajdują się tu między innymi stroje ludowe, tkaniny, ceramika oraz przeróżne wycinanki ludowe. W związku z okresem świąt Bożego Narodzenia porozmawiamy z naszym gościem o ozdobach świątecznych. Jak to wszystko wyglądało kilkadziesiąt lat wstecz? Moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Piaskowski, kierownik działu etnografii w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tego, dlaczego na święta ubieramy choinkę i jakie mają znaczenie ozdoby choinkowe? No właśnie, bo choinka jest jakąś oczywistością na święta, prawda? Wszyscy ubieramy choinkę, ale jaki związek zielone, ozdobione drzewko ma z narodzinami Chrystusa? Właśnie. Zagadka. Otóż musimy wiedzieć, w jakim momencie roku jesteśmy. Wyjrzyjmy za okno, zobaczymy, że drzewa nie mają liści, jest szaro, buro, nie ma oznak życia. Jedyne oznaki życia w przyrodzie, takie widzialne, to są drzewa iglaste. One zachowują tę energię życia i ta energia życia tego zielonego drzewka jest w tym momencie wnoszona. Ale żeby celebrować jeszcze to życie, tę radość związaną również z narodzinami Chrystusa, celebruje się to drzewko w taki sposób, że się je ozdabia. Co więcej, na choince są obecne lampki, kiedyś to były świeczki. To światło, brakuje nam obecnie tego światła i to światło też było właśnie na tej choince z tego powodu obecne. Jakie ozdoby kiedyś robiono? Ozdoba ludowa choinkowa kojarzy nam się z papierem, z bibułą, ze słomą, ale mało kto wie, że ozdoby wykonywano, ale jeszcze się wykonuje. Z opłatka. Z opłatka. I to jest bardzo piękna, tradycyjna polska ozdoba. Nawet Juliusz Słowacki wspomina w swoich tekstach o tym, jak kleił takie światy, bo tak nazywają się te ozdoby, te piękne, opłatkowe ozdoby. Tutaj na Mazowszu Płockim nazywane one były jabłuszkami. Jeszcze wiem, że czasem niektórzy je robią. Bardzo łatwo wykonać taką ozdobę, dlatego zachęcam do zajrzenia na nasz filmik instruktażowy na naszym fanpage'u na Facebooku, tutaj działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Będzie można zobaczyć i samodzielnie wykonać taki świat. Czy trudno jest wykonać tego typu ozdobę? Jest to jedna z niewielu rzeczy, które są bardzo efektowne, bardzo piękne, a ich wykonanie jest bardzo łatwe. Wystarczy wyciąć z szablonu kilka elementów i posklejać je na niczym innym jak ślinie. I powstaje taka przestrzenna forma. Jeżeli już zrozumiemy, w jaki sposób to się klei, wówczas możemy rozbudować takiego świata, takie jabłuszko o bardziej wyrafinowane elementy, po prostu dodać je. A jak to jest, że mamy opłatek różnokolorowy? No właśnie, bo właśnie do wykonania światów najlepiej, najbardziej przydadzą nam się opłatki kolorowe. Mamy opłatek biały, opłatek żółty i opłatek czerwony, który tak nie jest do końca mocno wybarwiony, więc ma taki kolor różowy, piękny. Mamy jeszcze opłatki zielone. O, mam tu nawet opłatek zielony. I tak, biały opłatek jest przeznaczony dla ludzi. Dzielimy się tym, ten piękny zwyczaj wigilijny pomiędzy ludźmi właśnie. Ludzie dzielą się opłatkiem najbliżsi, białym. Tak. Natomiast opłatek kolorowy jest przeznaczony dla zwierząt. I tutaj jest ważna symbolika. Kolor czerwony to jest kolor ochronny. Kolor żółty kojarzy się właśnie z masłem, czyli podajemy go na przykład krowom, żeby miały dużo mleka, żeby z tego mleka było dużo masła. Opłatek zielony, no trawa, czyli pożywienie tychże zwierząt. Także opłatek kolorowy jest dla zwierząt. Białym dzielą się ludzie przy stole wigilijnym. A jeżeli chodzi, panie Grzegorzu, o kolędy i pastorałki, powiedzieliśmy o ozdobach, powiedzieliśmy o choince, a jak to było z kolędowaniem?
No, słusznie pani powiedziała, że kolędy i pastorałki. I za chwilę usłyszymy właśnie jedną kolędę i drugą pastorałkę. Pastorałka, można powiedzieć, że to jest taka wersja kolędy bardziej na luzie. Czyli taka bardziej ma charakter świecki, wesoły, rozrywkowy. Pastorałka, czyli pieśń pasterska. Opowiada o różnych tam wydarzeniach związanych z różnych przygodach zabawnych. Można nawet do niej zatańczyć, jeżeli przyjdziemy do kogoś z kolędą, zaśpiewamy taką pastorałkę, to będzie tak na wesoło. Natomiast kolęda, sensu stricte, jest to pieśń religijna. Wesoła, radosna, ale pieśń religijna. Ona zawiera w sobie nawet i czasem elementy teologiczne. I w naszej polskiej tradycji wciąż w użyciu są pieśni, kolędy napisane przez znanych poetów, przez postaci ważne dla polskiej kultury w ogóle i pieśni liczące sobie setki lat, które cały czas są w użyciu. Jeżeli już nawet ich nie śpiewamy, coraz rzadziej śpiewamy, chociaż wiem, że ludzie śpiewają przy stole kolędy, ale coraz częściej puszczamy je tam w radiu, w telewizji, możemy je usłyszeć, czy też z płyty możemy puścić. Są pieśni tradycyjne, właśnie polskie, liczące sobie setki lat, napisane przez, no chociażby ta, którą za chwilę usłyszymy, została napisana przez Teofila Lenartowicza, polskiego poetę, etnografa również. Także to jest wciąż w użyciu. Wciąż aktualne. Tak. Serdecznie dziękuję panie Grzegorzu za tą rozmowę i te cenne informacje. A tymczasem państwa zapraszam na wysłuchanie kolędy i pastorałki w wykonaniu pana Roberta i Amelki. Północ już była, gdy się zjawiła nad niską doliną jasna łuna, która złożywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe nie. Wypędzają barany i capy, koźlęca i skopy zamknięte.
Święta na Mazowszu, zresztą jak i w całej Polsce, były praktycznie od zawsze ciepłe i rodzinne. A teraz zapraszam Państwa serdecznie w podróż do kolejnego miejsca, do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie porozmawiamy o wspólnym, rodzinnym adorowaniu tych świąt oraz o potrawach wigilijnych, których, jak się okazuje, nie zawsze było 12. Ze mną jest pani Joanna Szewczykowska. Porozmawiamy o tym wyczekiwaniu świąt Wigilii, tej wieczerzy wigilijnej. Czy ona także była taka spędzona w atmosferze rodzinnej, w atmosferze ciepła? Tak, oczywiście. Święta Bożego Narodzenia były bardzo wyczekiwane, może nawet bardziej niż dzisiaj, ponieważ towarzyszył mu 40-dniowy Adwent, więc to był czas postu, czas wyciszenia, spokoju, a post, no wiemy, że wtedy nie spożywano potraw mięsnych, w związku z tym święta były już tym momentem właśnie takim bardzo wyczekiwanym, bo wtedy można było najeść się dosyta i po prostu odpocząć po ciężkiej pracy całego roku, jak też związanej z samymi przygotowaniami do świąt. Sama Wigilia była bardzo rodzinną uroczystością, bo trudno tu mówić, że Wigilia jest świętem. Natomiast bardzo, bardzo rodzinna uroczystość, która gromadziła wszystkich członków rodziny i tu najważniejszym elementem tej uroczystości było wspólne podzielenie się opłatkiem. Przy czym opłatkiem zawsze życzenia głównie składał gospodarz, głowa domu i życzenia właściwie sprowadzały się do tego, aby wszyscy, cała rodzina spotkali się w następnym roku, na następnej wieczerzy w dobrym zdrowiu. I gospodarz zwykle mówił, daj Boże, byśmy za rok doczekali. I następnie rodzina dzieliła się opłatkiem. Także rzeczywiście była to bardzo rodzinna uroczystość. Siadano wokół ławy nakrytej sianem, białym obrusem. To siano było bardzo ważne, dlatego że po zakończeniu Wigilii, wtedy po zdjęciu naczyń, dzieci szukały w tym sianie drobnych upominków przygotowanych przez rodziców. Także było to całe wydarzenie od przygotowania potraw wigilijnych poprzez właśnie samą wieczerzę wigilijną, aż właśnie po szukanie prezentów, no i oczekiwanie do wyjścia na pasterkę, jako że dzień wigilijny tak naprawdę kończyła pasterka, czyli nabożeństwo czczące narodziny Chrystusa, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Aktualnie znajdujemy się w środku jednej z chat i jak widać na załączonym obrazku przepiękne potrawy. Smaczne, zapewne. Pani Asiu, czy dawniej też przywiązywano wagę do tego, żeby było 12 potraw na stole wigilijnym? W biedniejszych domach liczba potraw wigilijnych była nieparzysta i w zasadzie zależała od zamożności gospodarza. Ale w bogatych domach lub w dworach szlacheckich rzeczywiście mogła być liczba 12 potraw na pamiątkę 12 apostołów lub miesięcy w roku. Co tu mamy smacznego na stole? Wigilię przyrządzano z potraw postnych, z potraw, które przyrządzano z produktów pochodzących z pola, z sadu, z ogrodu, lasu i wody. A więc mamy ryby, mamy popularne. I śledzie. I tak, i ryby smażone. Zwykle śledzie, no to były ryby morskie przyrządzane z olejem i cebulą. Następnie mamy ryby smażone, zwykle były to ryby łowione w jeziorze, słodkowodne. Następnie mamy kapustę kiszoną, wiadomo na zimę, że gospodynie specjalnie kisiły kapustę. I na bazie kapusty kiszonej mamy w zasadzie dwie potrawy, a nawet trzy, bo mamy kapustę z grochem, mamy kapustę z fasolą na przykład, mamy pierogi z kapustą i z grzybami, także mamy barszcz grzybowy na kwasie z kapusty. A oczywiście barszcz przyrządzano z grzybów suszonych. Oczywiście też nie mogło zabraknąć kompotu z suszonych
owoców. Także myślę, że te potrawy dzisiejsze wigilijne rzeczywiście są bardzo zbliżone. Może dzisiaj nie robimy klusków rwaków. Właśnie, co to za kluski? Tak, to są kluski, które były robione z mąki żytniej i one były grube na palec, miały przypominać kłos zbóż. I one były oczywiście też na przykład podawane z makiem. I jeszcze taki deser, czyli racuchy, tak zwane sodziaki, czyli można powiedzieć dzisiejsze słodycze, smażone na oleju. A jeżeli jeszcze chodzi o rybę smażoną, czy to był karp? Nie, karp to jest tradycja, która nam towarzyszy od lat 60. XX wieku, natomiast dawniej z ryb morskich były to przede wszystkim śledzie, a jeżeli inne ryby, no to były ryby po prostu złowione w pobliskich stawach, jeziorach, rzekach. Tak w pigułce wyglądały święta Bożego Narodzenia na Mazowszu. Od lat rodzinne, ciepłe, ze wspólnym kolędowaniem. I już teraz serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną przygodę z programem Mazowsze Centrum Kultury. Do zobaczenia.